Największy opór, jaki was napotka, jeśli wrócicie do swoich społeczności, to będzie ten radosny uśmiech waszego albo współmałżonka, albo współpracownika, albo przyjaciela, albo kolegi, któremu powiecie: wiesz co, ja sobie wymyśliłem, co ja bym chciał w życiu robić, ja to zrobię. Powiesz mu: ja otworzę sklep, fabrykę ze zdrową żywnością, bo chciałbym, żeby ludzie na całym świecie się zdrowo odżywiali. No i cel główny, twoja latarnia, w którą ty wierzysz, to jest twój pomysł i ty go możesz zrealizować. Co usłyszysz od twojego znajomego? No co ty, stary, najarałeś się? Gdzie ty byłeś? U Fronia? Wszystko jasne. Gościu ci opowiadał, że wszystko możesz, że wszystko jest w twoich rękach, gdzie my mieszkamy. Z małej wioski pochodzisz, piwo jeszcze piliśmy razem 2 lata temu, a teraz wymyśliłeś, że będziesz biznesy robił? Daj ze spokój, człowieku. Chodź, pogadamy, napij się browara. To jest najgorsze, co cię spotka, co są inni ludzie, którzy zamiast cię wspierać, ciągną cię w dół. Jeśli one cały czas narzekają, to ty przejmujesz od nich narzekanie. Jeśli one mówią: wow, świat jest piękny, zaczynasz szukać piękna w świecie. I też zaczynasz je dostrzegać. Zatem co zrobić, żeby stworzyć siebie na nowo? Pozbyć się tych osób, które tworzą śmietnik w twoim otoczeniu, a wpuścić te, które stworzą ogród.